jako Piotr Czystek mogę powiedzieć, że wpadłem, co zresztą wynika z uzasadnienia orzeczenia, ofiarą błędnych procedur i niekompetencji ludzi, którzy zajmowali się systemami mieszkaniowymi w roku 2000, w roku 99 w Zarządzie Miasta Szczecina. Jako prezydent mogę powiedzieć, że to orzeczenie może mieć skutki również dla wielu innych sytuacji, wielu innych umów, które zostały zawarte w gminie miasto Szczecin. A zatem stoimy tak czy owak przed dość poważnym problemem tego, jak z tej kwestii mądrze, umiejętnie wybrnąć. Jeżeli, jeszcze raz podkreślę, analiza tego wyroku, czy uzasadnienia tego wyroku pozwoli mi na podjęcie decyzji o wniesieniu apelacji, to oczywiście taka apelacja się pojawi. Natomiast jeżeli te argumenty po przeanalizowaniu uznam, że nie stanowią podstawy do wniesienia apelacji, to oczywiście ten wyrok uprawomocni się i w tym momencie lokal trafi do gminy miasto Szczecin. Natomiast moje zobowiązanie co do 150 tysięcy wygasa.